Witamy serdecznie w studio Małgorzatę Franc i Brygidę Mielewską, autorki projektu Koncepcje innowacyjnego laboratorium z komputerowo sterowanymi ćwiczeniami z fizyki, laureatki konkursu innowacji dydaktycznych organizowanego przez Centrum Nowoczesnej Edukacji Politechniki Gdańskiej. Powiedzcie Panie, jakich zajęć dotyczy projekt i jak będzie wyglądał przebieg? Projekt dotyczy zajęć laboratoryjnych z fizyki, które odbywają się w ramach kursu fizyka na pierwszych semestrach studiów pierwszego stopnia. A skąd pomysł na ten projekt? Pomysł na projekt wziął się z potrzeby dokonania modernizacji pierwszej pracowni fizycznej. Obecnie żadne z ćwiczeń, które znajduje się w zasobach pierwszej pracowni, nie jest sterowane komputerowo. Dlatego uznałyśmy, że jest taka potrzeba, żeby dokonać pewnych zmian i wprowadzić tego typu doświadczenia również w naszej pracowni. No, jeśli mogłabym dodała jeszcze, bo samo opracowanie ćwiczeń to będzie dopiero ciąg dalszy, natomiast w tej chwili chcemy opracować koncepcję zmodernizowania tej pracowni, wybrać przede wszystkim te ćwiczenia, wybrać na bazie na przykład opinii prowadzących zajęcia w pierwszej pracowni albo samej opinii studentów również, wybrać ćwiczenia, które należy w ten sposób właśnie zmodernizować. I tu myślę, że uda nam się w przypadku sukcesu faktycznie opracowania tej koncepcji wyłonić właśnie takie ćwiczenia, dzięki którym nie tylko studenci wykonując te ćwiczenia już później sterowane komputerowo będą mogli lepiej pojąć istotę samego ćwiczenia, zakres materiału z nim związany, ale także grupa studentów, którzy chcieliby się nauczyć zastosowania informatyki w tego typu przedsięwzięciach, czyli wykonać jakieś zadania programistyczne na przykład, takie prace trochę koncepcyjne i trochę już właśnie aplikacyjne w kontekście danego ćwiczenia z fizyki. Mam tu na myśli na przykład studentów informatyki, niekoniecznie właśnie tych pierwszych semestrów, ale już wyższych lat, też znajdą tutaj całkiem spore pole do popisu i my jako nauczyciele również jesteśmy w stanie dla nich wyłonić zadania już stricte programistyczne na przykład. Co się będzie działo podczas trwania projektu? W pierwszej kolejności zapytamy na drodze ankiety, i to już w zasadzie się dzieje, naszych nauczycieli prowadzących zajęcia w pierwszej pracowni, a także studentów, które ćwiczenia wydają im się szczególnie potrzebne, szczególnie dobrze ilustrujące materiał, który mają w ramach kursu fizyka, i które warto by w ten sposób właśnie dowartościować, w sensie rozwinąć. I to byłby pierwszy etap. Na bazie tej części wyłonimy powiedzmy 6 takich ćwiczeń, co do których przymierzymy się po prostu do stworzenia dla nich właśnie takiej wersji sterowanej komputerowo. Czyli układ fizycznie w dalszym ciągu byłby układem fizycznym, natomiast jego sterowanie, jego później obserwowanie, rejestrowanie wyników, opracowywanie danych i tak dalej, cała ta obudowa, która związana jest z częścią komputerową, zostaną później dodatkowo po pozyskaniu dodatkowych funduszy, bo jednak stworzenie kilku nawet takich stanowisk będzie wymagało oczywiście zdobycia większych środków. Ale dzięki temu uda się właśnie tego typu ćwiczenia rozwinąć i dopracować od tej strony. Także to będzie ten etap. Współpraca z naszym partnerem w projekcie, z panem profesorem Grzegorzem Karwaszem, który jest, jeżeli dobrze pamiętam, kierownikiem Zakładu Dydaktyki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie istnieje takie laboratorium, które jest wykorzystywane w procesie nauczania nauczycieli fizyki, przygotowywania do pracy nauczycieli fizyki. Więc my chcemy skorzystać tutaj z wiedzy, doświadczenia profesora Karwasza i przygotować, na razie napisać taką koncepcję, przygotować koncepcję, wybrać odpowiednie ćwiczenia
właśnie do opracowania takiej koncepcji u nas, tak, na Politechnice. Tu warto może zauważyć, że tak naprawdę w Polsce całkowicie takim laboratorium, całkowicie sterowanym komputerowo jest jedyne, jak wskazuje pan profesor Karwasz, jedyne takie laboratorium w Centrum Nauki Kopernik. I w momencie, kiedy tam otwierają się zapisy w skali całego roku czy kilku miesięcy na możliwość właśnie korzystania z tego laboratorium, odwiedzenia go, te zapisy wyczerpują się praktycznie w ciągu dosłownie kilkudziesięciu godzin. Więc jest rzeczywiście z punktu widzenia szkół, ale myślę, że także i z punktu widzenia studentów jest olbrzymia potrzeba, żeby tego typu stanowiska i tego typu możliwości rozwinięcia dodatkowych kompetencji wśród naszych studentów, ale i wśród nauczycieli, żeby właśnie stworzyć. Więc myślę, że tutaj zapotrzebowanie w skali całego Pomorza na pewno byłoby bardzo duże. Co się zmieni dla studentów dzięki temu laboratorium? Jakie kompetencje dzięki temu uzyskają? Ja myślę, że studenci, którzy będą na pierwszych semestrach, na niskich semestrach, tam gdzie jest ten podstawowy kurs fizyki, powinni być szczególnie zadowoleni, bo oprócz tego, że będą mieli do czynienia z rzeczywistym eksperymentem, co wiadomo po tylu miesiącach i już niestety latach pandemicznych będzie oczywiście miało swoją niepodważalną wartość, ale dodatkowo mając możliwość sterowania takim układem, rejestrowania, zachowania określonych elementów tego układu w czasie, później opracowywania tego na bazie wyników, które otrzymają, dodatkowe kompetencje, które nie tylko będą wynikały z obcowania z samą fizyką i z materiałem, który do danego zakresu tematycznego jest przypisany, ale też jakościowo samo opracowanie danych, sam proces akwizycji danych, sterowanie tym doświadczeniem, to są dodatkowe kompetencje także i informatyczne. Ci studenci starsi z wyższych lat na pewno, tak jak już wspomniałam, będą mogli zaangażować się w proces na przykład przeróbki jakiegoś oprogramowania, jakiegoś fragmentu kodu, tak żeby poprawić albo jakoś inaczej tam zoptymalizować być może to ćwiczenie. Także to z drugiej strony, od strony właśnie patrząc oczyma studenta informatyki na przykład stosowanej, albo i fizyki, albo i naszej nanotechnologii, na tych wszystkich kierunkach są zajęcia związane z programowaniem. Sami nauczyciele na pewno będą musieli też otworzyć sobie troszkę głowę na tego typu nowe ćwiczenia, bo warto zauważyć, że tutaj nie mieliśmy do tej pory w pierwszej pracowni tego typu ćwiczeń, tego typu stanowisk. Także tutaj i kompetencje nauczycieli bardzo dużo zyskają i korzyści będą na pewno obopólne ze strony i nauczycieli, którzy będą prowadzili te zajęcia, jak i studentów, dla których te zajęcia będą po prostu bardziej atrakcyjne, będą być może większym wyzwaniem, ale myślę, że studenci przychodząc na uczelnię techniczną na takie wyzwania są przygotowani, powinni być przygotowani i nawet może trochę ich oczekują. Także myślę, że tutaj uda nam się otworzyć nową ścieżkę, a w przyszłości być może rozwinąć i więcej tego typu stanowisk. Tutaj jeżeli chodzi o przygotowanie samej koncepcji, to wybierzemy, oczywiście dokonamy wyboru tych ćwiczeń, ale też zamierzamy opisać czy przedstawić w tym dokumencie instrukcję przeprowadzenia tych ćwiczeń. Więc tutaj też będzie zysk dla nauczycieli w tym sensie, że zyskają oni możliwość zwiększenia swoich kompetencji w zakresie takiej dydaktyki aktywnej i interaktywnej. Też może istotne jest powiedzenie tego, że chcemy, opracowując tą koncepcję, położyć też taki szczególny nacisk na wyjaśnienie, gdzie w technice na przykład to ćwiczenie z fizyki jest istotne. Tak? Tutaj trzeba pamiętać, że w tych zajęciach uczestniczą studenci różnych wydziałów i czasami to doświadczenie, które wykonują, dotyczy zjawiska fizycznego, ale my chcemy również pokazać, że to zjawisko fizyczne jest ważne w tym dziale techniki. Tak? Czyli powiązać też trochę, odczarować może tą fizykę, bo studenci przychodzą do nas i my ich uczymy fizyki, ale nie podkreślamy często tego znaczenia tej fizyki w technice. Jak oceniacie, panie, trwałość tej zmiany?
Czy to jest projekt na rok, czy na dłużej? No, na pewno na dłużej. No, liczymy na to, że ta koncepcja pozwoli nam zdobyć środki do przeprowadzenia modernizacji pierwszej pracowni. Więc będzie to miało oczywiście taki trwały wymiar. No ja bym raczej myślała o dekadzie co najmniej. I później rozwijając to docelowo możemy oczywiście tą bazę, pulę tych ćwiczeń, tych stanowisk powiększać. Także samo stworzenie koncepcji, stworzenie jakiegoś modelu, szablonu na przykład, chociażby tak od strony tworzenia instrukcji, tworzenia jakby powiedzmy toku myślenia, toku powstawania danego ćwiczenia, w jaki sposób je zaprojektować, w jaki sposób później zaimplementować te elementy kodu, które do niego są niezbędne, to jest coś, co potem będzie, no powiedzmy, jeżeli dopracujemy jakąś optymalną wersję, to będzie po prostu powielane, tylko że będzie stosowane do jakiegoś innej partii materiału, innego zestawu, innego układu. Super, bardzo dziękujemy. Trzymamy kciuki, dopingujemy, życzymy powodzenia w realizacji projektu.